Cześć! Z tej strony Konrad Kowalczyk, Dynamics 365 CRM Junior Konsultant i w dzisiejszym odcinku Out of the Box chciałbym zaprezentować Wam ułatwienie, które proponuje Microsoft w aplikacji Customer Insight Journey, a dokładnie chodzi o kalendarze marketingowe. Czasami spora liczba wydarzeń zaplanowanych przez naszą firmę może być na tyle duża, że przydałoby się miejsce gromadzące w przejrzysty sposób wszystkie rekordy wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. System Customer Insight Journey pozwala na przechowywanie wszystkich rekordów wydarzeń, podróży klienta, sesji i innych terminów, które mamy w naszym systemie, w jednym miejscu, w przejrzystym widoku kalendarza, uzależnionego od daty początkowej oraz daty zakończenia. Kalendarz jest dostarczany w formie kontrolki, którą można zoptymalizować w dogodny dla siebie sposób, a także osadzić ją na tabelach, gdzie taki widok będzie przydatny. Jak znaleźć widok kalendarzy marketingowych? Posłużmy się tabelą wydarzeń w naszej aplikacji marketingowej. Na stążce widnieje przycisk, który zarządzi nam widocznością danych wydarzeń. Pierwotnie jest włączona siatka z listą rekordów, którą obecnie widać, ale żeby to zmienić, należy wybrać ze wstążki przycisk Pokaż jako. Który otworzy nam możliwości, które możemy wybrać, i wybierzemy kalendarz marketingowy. Jak widzimy, System zmienił wielkość naszych wydarzeń, który jest skompensowany w zależności od naszych wymagań, przykładowo w podziale na miesiące, tygodnie i tak dalej. A to zmienić sobie możemy tutaj, zaraz nad kalendarzem. Możemy wybrać sobie rok, miesiąc. Jak mamy rok, widzimy pogrubione wartości liczbowe w danych dniach, gdzie jakieś wydarzenie ma miejsce. Jeżeli mamy co innego niż wydarzenie, na przykład jakąś sesję, będzie ona zaznaczona w innym kolorze. No dobrze, ale jak możemy sobie taki widok kalendarza marketingowego osadzić na wybranej przez siebie tabeli? W tym celu musimy przejść do aplikacji Power Apps naszego rozwiązania i tam wybrać tabelę, na której chcemy doprowadzić do zmian. Niech będzie to tabela kontaktów, którą przygotowałem już wcześniej. I na niej stworzymy sobie nową zakładkę i osadzimy nową sekcję. Niech to będzie nowa zakładka którą nazwiemy sobie kalendarz. I dobrze, teraz dodamy sobie, mamy już dodany obszar, ukryjmy etykietę. I teraz z komponentów, czy też składników, które mamy dostępne, wybieramy opcję wyświetlacz. Wyszukujemy kalendarz, naciskamy. Jak widzimy, system pokaże nam wszystkie parametry, które możemy wybrać. Tutaj wybieramy w tabeli wydarzenie. Musimy zjechać sobie troszeczkę niżej. Wydarzenia. System od razu pracuje. Możemy tutaj sobie zawęzić do widoku, na którym chcemy, aby dany kalendarz się pojawiał. Wybieramy teraz widok z wydarzeń. Niech będą to wszystkie wydarzenia. Data rozpoczęcia, czyli bierzemy datę utworzenia, opis, utworzone przez, ewentualnie jakieś możemy, powiedzmy, główne miejsce, data zakończenia będzie data zakończenia wydarzenia. I dobrze, po ustawieniu wszystkich parametrów, osadzamy funkcjonalność na formularzu, klikając przycisk gotowe. Możemy jeszcze tutaj zmienić na kalendarz, nazwę etykiety. I teraz zapisujemy i publikujemy zmiany. Po zapisaniu i opublikowaniu się zmian możemy wrócić do naszej aplikacji. Wyszukać tabelę, na której została osadzona, o, został osadzony nasz widok kalendarza marketingowego. Były to kontakty. Teraz możemy wejść na wybrany przez siebie kontakt. Jak widzimy mamy tutaj zakładkę, którą stworzyliśmy, czyli kalendarz. I na nim jest widok kalendarza którym możemy sobie dyrygować. Może być to miesiąc pokazany i we wszystkich wydarzeniach wszystkie wydarzenia, które trwają, które mają obecnie miejsce, będą pokazane. Oczywiście możemy dyrygować tutaj zakresem i między miesiącem, tygodniem, dniem, między miesiącami, poszczególnymi miesiącami, pomiędzy latami możemy na własny sposób ustawiać sobie te nasze powiadomienia i wydarzenia, których, które obecnie trwają. Oczywiście można także zrobić to na wspomnianych na początku yy, filmiku rekordach yy, innych elementów. I taki właśnie sposób wyświetlania danych w kalendarzu marketingowym łączy wszystkie nasze zaplanowane rekordy wydarzeń i daje przejrzysty widok na każdy dzień pracy. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do śledzenia naszego bloga o Dynamics 365. Do usłyszenia.